Siema widzowie, witam was, kolejny odcinek The Long Dark. Słuchajcie, zaczynamy pewną cutscenką. To tylko takie wejście było. No dobra, słuchajcie, przeszedłem od poprzedniego odcinka, tak jak mówiłem, jesteśmy dość blisko tej kolejowej stacji napraw. No a potem udamy się do tego domku, w którym to podobno znajdziemy włócznie, która może potencjalnie zabić naszego niedźwiadka, a my bardzo chcemy, żeby on był martwy. Zawsze miejmy nadzieję, że to nam się uda. Niestety jestem mega zmęczony, słuchajcie. O, ja wiem, co tu się wydarzy. Dobrze, że tu zacząłem odcinek. Siema. Oh shit. Wow. A kurwa, Stach, to nie wiedziałem, że tak się wydarzy. Dobrze, że zacząłem ten odcinek, taki nos mi coś podpowiedział, nie? Look at the lights. The lights? Ty! A to kurwa co jest, lampa? Niemożliwe. Lampa! Elektryczność wróciła! Co ty gadasz, Bochman? Ale zmieciarki teraz przechodzą. No dobra, czyli wiemy, że w okolicy jest niedźwiedź i jest też campfire. Dobrze, ty, odpocząłem sobie przez to, że mnie tutaj przewrócił. No i elegancko, jesteśmy teraz żwawi i gotowi do dalszej podróży. Oczywiście, że to ten ziomuś. A któż by kurwa inny? Witam. Siemano znowu. O! Skąd? A, on na coś innego chyba poluje. Ty to jakiś dojebany wilk zielony. Ale mieciarki przechodzą. Dobra, już mi się podoba. W końcu jest jakaś elektryczność, coś się dzieje ciekawego. Dobra, słuchaj, musimy chyba sobie porozmawiać. Ty, on na mnie leci. Leciał. Słuchaj, zaraz mi opowiesz, co tu się odpierdala. Ja bym tego wilka No to wilk ewidentnie, tak. Ja bym tego wilka opierdzielił z mięsa. 5 kg mięsa, nie mamy tyle miejsca w eku. Tak, tak, ale najwyżej nie wiem, co zrobimy w sumie. Nie wiem. A, lepiej mieć z 9. dobra, najwyżej wyrzucimy, no. Weźmy zjedzmy coś, na przykład mięsko tego królasa. I weźmy tutaj, przygotujmy mięso. Mięso wilka. Przygotuj posiłek, dodaj mięsko, cyk. Weźmy sobie jeszcze coś zjedzmy, na przykład starą jeleninę. Dobra, jeszcze możemy coś dopchać do żołądka. Jakieś suszone mięso. Dobra. Gituwa, możemy z nim porozmawiać, ile mamy wody? No mało, ale wystarczy. Siema. You again. How goes the war, my friend? War? The war between man and nature, of course. The lights in the sky, you and the bear, the cold, hunger, the old fights returning. Did you scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross? Listen, old man, I'm not sure... You still believe things are going to go back? The way they were? Lights in the sky. Remember, I said they were a reckoning. They're powering the lights around us? Now you see. This can't be. It doesn't make sense. It doesn't make sense, and yet it has happened. I've had a lot of trouble with wildlife lately. Is it always this dangerous around here? I've seen many strange things, of course. But the birds and beasts, their rhythms are their own. Meaning? The patterns of nature have been interrupted, broken. Even those who once knew how to read them are now confused. What do you think's spooking the wildlife?
I can't say for sure, but the lights in the sky may hold the answer. So you think the aurora is influencing the wildlife too? There is much in nature that we cannot understand. Would it be so strange? Nie lubię, jak on tak gada, jak taki mnich jakiś, chłopie. Jak ten żółw z Kung Fu Pandy. And it's affecting the electricity, the power. And everything dependent on it. Animating it or destroying it. Perhaps both. And you knew this was coming? No, but it was only a matter of time. This has all happened before. Okej, czyli to zwykły ziomuś i on po prostu dużo wie, tak mi się wydaje. Dobra, ale szykuje się... A, bo ja tu mięso smażę. Zapomniałem o tym, już chciałem iść dalej. Dobra, no niech się smaży. W ogóle to by się przydało... A nie, kimnąć już mi się nie przydało, bo już się kimły. Więc nie muszę używać tych wstrzykiwaczy, które dałyby mi boosta małego. Adrenalinkę. Ale no nie musimy teraz tego używać. Mięso z królika, szczerze mówiąc, to nawet nie biorę ze sobą. Wypierdalam tego królika na ziemię. Gleba królos. Nie ma co. No niech to się usmaży, te mięsa, i będziemy spadać. Śmierdzimy mocno tym mięsem niestety. Znowu się to zadziało. Będzie lag mega. Ja tu mam napisane, że są klatki pominięte z powodu przeciążenia enkodera 4000, ale to chyba wątpię. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku i było w porządku. Ja sobie zobaczę ten odcinek, najwyżej wam zmontuję, jeżeli tak nie było w porządku jednak. Słuchajcie, pojawił się lag. Nie wiem, z jakiego powodu wynika ten lag. Może to jakieś przegrzanie karty graficznej? Kurczę, nie mam zielonego pojęcia, aż w sumie sprawdzę. Wszystko wygląda w porządku na karcie graficznej, ale tak się zastanawiałem, ponieważ ja w momencie nagrywania zazwyczaj zmniejszam jej wiatraczki do stanu defaultowego, a ten stan defaultowy czasem ma nawet po 100 stopni, nie? Tak jest zrobiona ta karta graficzna, także nie jest dobrze. Ale zmniejszam, bo wtedy wiatraczki też chodzą ciszej i to nie słychać na odcinku takich szumów. Nie, żeby ktoś pewnie nawet zwracał na to uwagę, ale jestem takim ziomem, który zalicza się powiedzmy do perfekcjonistów. Jeżeli już coś robię, no to staram się to robić raczej, kurczę, na maksa. I najlepiej jak potrafię, może nie potrafię dużo, ale staram się zawsze najlepiej jak potrafię. Dobra, o kurde, ten młot waży 2 kg. Po co nam w ogóle dwa pistolety? Ty, a we rozładuj pistolet i weź mi upuść ten pistolet. Po co mi dwa sidła na króliki? Możemy gdzieś zostawić, jeżeli będą króliki. No i czekamy, aż się ugotuje to mięsko. Zaraz będzie gotowe, to nawet nie zatrzymuję wam na te 5 sekund. No i zaczęło światło działać. Ciekawe, czy jakbym się cofnął teraz, to by też zaczęło światło działać. Jakbym się cofnął do tego naszego zioma. On tam może już, kurwa, baza. Odbiór. Nie wiemy. Wiemy, że musimy się udać po dzidę. Może ten niedźwiedź to faktycznie jest powiązany ze światłami, że faktycznie to duch lasu. Nie wiem, ale fajna ta gierka. Mega mi się podoba ogólnie. Mega fajna gierka. No, jedna z najlepszych, w jakie miałem okazję zagrać. Nudna jak skurwesyn, a mimo tego i tak zajebista. Nie wiem jak... No świetnie to połączyli ten, wydaje mi się, ten survival z tą oprawą graficzną, z fabułką. Piękna robota. Naprawdę piękna robota. Chodźmy do auta. Ty, a może ja jestem w stanie pojechać autem w ogóle? No nie, raczej nie. Może coś tu znajdziemy ciekawego. Żarcie. Mamy wystarczająco duże żarcia. Szkoda, że nie jestem w stanie pojeździć sobie samochodem. Trochę mnie to ubolewał trochę nad tym. No i teraz się robi klimatycznie z tymi światłami. Mega fajnie się robi. Ciarki mnie przechodzą, super jest. Tylko obawiam się, że jeżeli zaraz wstanie słońce, to niestety już będzie po zabawie te światłami, więc szybko. Tutaj mega fajny klimacik się zrobił. To oby dzień jednak nie przyszedł nigdy.
kurwa, widzę cię tam, zielony skurwysynie. To jak zombie jakieś, nie? Ale wieciara sobie odą. Spierdalać. Dobra, może spróbujemy tu wejść. Siemak. Oj. Wypierdalać. Dobra, jest dobrze, na razie. Tylko nie wiem, czy mi naboi wystarczy, jak ja tak będę strzelał. Dobra, tu nic nie ma. Ale jest fajny klimacik. Mam takie fajne ciarki, ale to są ciarki podekscytowania wręcz. Znowu coś mnie atakuje. Nie, jest dobrze, nie? Do samochodu, może tam coś znajdziemy ciekawego. Dobra, spokojnie, do samochodu, przeładujmy tutaj sobie broń. Radio może działać. Nie działa. Ale mogłoby, faktycznie to nie najgłupszy pomysł. Z tym radiem generalnie. Dobra, mogę tu strzelać? Nie mogę w środku. I dobrze, bo bym przypadkiem... Trafiony? Chyba trafiłem go. Kurwa, nie wiem, czy by tu światła na te wilki działały. One są jakieś zielone, kurwa. Tak szczerze to wątpię, nie? Wydaje mi się, że na zwykłe wilki działają, ale na te... To są jakieś dojebane wilki. O, już mi się podoba to pomieszczenie, nie? Od... Ja pierdolę, nie? To zajebiście. Nie, chyba wam się coś posrało, kurwa, w ełbach. Ostro was pokurwiło coś. Już mi się nie podoba jednak. Coś idzie. O, co tu jest napisane? They hate the... A czemu nie mogę tego przeczytać? Muszę może... A czekajcie, wiecie co? Odpalę sobie tą flarę. Mogę zamknąć drzwi? A nie mogę. A mogę, mogę. Ja nie mogę. Może nie jestem... They hate the light. Nienawidzą światło jest napisane. A, dobra. Kurtkę narciarską pokaż. Dobra, czyli jednak światło na nie działa, okej. Okay. Kurtka narciarska z OP. A nie, dobra, to tragiczne jest, nie było tematu. Fasolka po bretońsku, brzoskwinie w puszce. Mamy mega dużo jedzenia. Teksturowe zapałki, pewnie. Bandaż, pewnie, spleśniałe te, super. Woda. Nie no, mamy za dużo eku. Wywalam to wszystko zaraz. Pytanie, czy ja muszę tak samo jak w tamte rzucić w nie tym światłem, czy jak je trzymam, to już wystarczy? No, chyba będę musiał raczej w nie rzucić. Jo, pierchruper. No ile jedzonka, no. Za dużo, to jest odpowiedź. Ale mega straszny klimat, ale fajny. Jak wiem, że to nie jest horror, to jest super akurat. Thank goodness. I że mnie tu nic nie przestraszy. Piła do metalu. Oczywiście, że ją nie wezmę, po co? Przecież to kolejne kilogramy, no nie ma szans, jeden kilogram. A w życiu, kurwa, nigdy nie biorę tej piły. Wiem, że ona się przyda do robienia różnych fajnych rzeczy, ale no nie. Nie. Bandaże. Otwórz drzwi. O, gdzie ja wchodzę? O. No to zajebiście. Epilepsy warning, coś czuję. Dobra, mamy tyle rzeczy, że ja nie wiem, po co ja tutaj przeszukuję te wszystkie rzeczy tak naprawdę. Haczyk. No haczyk mogę wziąć z żyłka.
Nie, dobra, ja nie zbieram tu rzeczy, nie? Nie. Jebać. Bo to jest jakieś pojebane, ty. Ja mam za dużo rzeczy przy sobie, już nic nie biorę. Gdzie my w ogóle na mapie jesteśmy? Okej, tutaj. Za daleko to się nie oddaliliśmy, to prawda. Może jakiś radio będzie działać. Albo coś. O! Nie ma częstotliwości. Kurde, nie mogę już biec, bo jestem przeciążony. No to mnie tak denerwuje. O! To się akurat przyda. No ta, tylko... Tylko kilogramy, ziom. Nie, nie, jest dobrze. Trzeba coś powyrzucać. Zeku, i to jak najszybciej. Obawiam się, że to co wyrzucę to będzie drewno. Bo ono najwięcej waży. Ile mam jakieś drewno? No, badyle mam. Suszona skóra? No może zostać chyba. Garnek mógłbym wyrzucić. Ale mógłbym też nie wyrzucać. Mógłbym też młot wyrzucić. Ale mógłbym też nie wyrzucać. Da. Ale się muzyka włączyła. Wyborna jak do horroru. Kamienie mogę wyrzucić wszystkie. Broń na pewno zostaje. Osełka też. Otwierasz do puszek chyba też bym zostawił. Nie no, to jest jakaś masakra, nie? Ile to wszystko waży? Ten brykiet. Wywaliłbym. No i dobra, jest chyba git na razie. A nie jest git. Napiję się wody. Może to coś da. Siema już. Mogę biegać? Trochę chociaż? Lawica? Pobiegamy? Bo te ciuchy mega dużo ważą, to przez nie. O. Ale fajna muzyczka, co? No, przy takiej scenerii to petarda jest. Ale fajna muzyczka. Już mi się kurwa podoba. Zajebista. Tu coś może być w sumie. Jest puszka z piciem. Nie, nie biorę żadnych puszek, pierdolę. Tylko najbardziej przydatne rzeczy. Czyli w sumie już nic nie potrzebujemy za bardzo. Tak, to nic nie bierzemy. Dobra, nic nie bierzemy, nic nie potrzebujemy w sumie już. Wydupcam stąd, jak najszybciej. Jakbym wiedział, że to taka gra dla dzieciaczków jest, he. O kurde, ile węgla. Nie no. Ja jestem... Narzędzia wysokiej jakości. Do wykonywania rzeczy wysokiej jakości. Szybkiego wykonywania rzeczy. O, kibelek. Petarda. Otwórz szafkę. No akurat tą szafeczkę możemy otworzyć. Zobaczyć. Te zamknięte rzeczy mają całkiem... spoko właśnie rzeczy. Ten batonik akurat on mega mało waży i mega dużo kalorii daje, więc akurat go weźmiemy. Wiatrowa kurtka jebać. To też jebać. No siema. Raca, batonik, git. Rękawice nie potrzebujemy. No batoniki możemy jeszcze znaleźć. Złom. Paliwo też nie. Puszka kawy ona mało waży. A się przyda. Akurat puszka kawy spoko. Tkaninę. Paliwo do lampy. Tkanina by się przydała chyba też. No i lampa, ale to mamy. Co się kurwa wydarzyło? A dzień się wydarzył. No to teraz nic nie widzę.
Tak, czyli prąd nadal jest, ale dzień się wydarzył, więc wszystkie światła tutaj zgasły. No dobra, to wychodzimy na zewnątrz. Lepiej zamiast tej lampy to wezmę coś porządniejszego do dłoni. Na przykład mojego AK-47. Wychodzę z tego baraku. A nie mogę? Jest zamknięte. A, muszę klucz znaleźć pewnie. No to nie znalazłem akurat. To co w tym wypadku? Chyba jak się cofnę, to sobie wyjdę i przejdę obok, prawda? Prawda, że to prawda jest? O, łom jest w środku, ale to jebać. Karton też nie potrzebujemy. Żeby tylko nie wejść w to, bo pewnie instant zginę. No jak nie mogę wyjść z baraku? Tędy? Dobra. A i śpiwora też nie wziąłem jak coś. Gdzieś go zgubiłem. Tak, że dobrze nie jest. Dobra, wyciągnę spluwę. Możesz mi powiedzieć, dlaczego one są kurwa takie uparte? No co ty gadasz, że ja teraz muszę zabijać? Że samo poszturchanie ich nie działa. Nie mam bandaża. Co potrzebuję użyć? Bandaż i tapsy. Mam bandaże? Mam bandaże, użyj. Dobra, jeżeli chodzi o apteczkę, to jesteśmy całkiem nieźle tutaj zaopatrzeni, więc kituwa jest. Możemy z nimi walczyć. Jeżeli chodzi o życie, to też jesteśmy całkiem nieźle zaopatrzeni, więc kituwa jest. Możemy z nimi walczyć. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Nasza misja główna jest tam, a misje poboczne to najwyżej mogą być pewnie takie, że znajdź tutaj jakąś skrytkę, która została ukryta tam, jakiś liścik. Nie chce nam się tego wykonywać. Mi się nie chce. To i wam też się nie chce. Bo ja to wy, jesteśmy rodziną, jesteśmy jednym ciałem, widzowie. To było dziwne, cringe'owe i niepotrzebne. Ale za to jakieś śmieszne. Często. Ja mam taki głupi humor, że wszystko co cringe'owe w moim wykonaniu mnie strasznie bawi. Nie jest to może najlepsze podejście marketingowe, ale mnie zawsze bawi. Jak zrobię coś cringe'owego, to mnie to śmieszy. Odkąd tylko pamiętam, nawet przed tym jak jeszcze nagrywaliśmy na YouTubie. I zacząłem się w to bawić. Czyli jakieś dobre z 7 lat temu. Dobra, chyba musimy udać się po prawy, na tutaj prawą tą, na prawy mościk, tak mi się wydaje. Potem będziemy sobie lewo i potem prawo, no i będzie git. Szkoda, że nie mogę biegać. O, wilk, martwy. A bo ja go pewnie postrzeliłem i tego. Dobra, no ale co z tego? O! Chuju! Dobra, dobrze, że spierdala przynajmniej ten. Tamte jakieś bardziej wytrwałe były. Ty, powoli mi się amunicja kończy, ja sobie tak strzelam, ale wszystko fajnie, ale chyba zaczniemy się bawić racą jednak, jak usłyszę teraz wilka. Bo zaraz może być tak, że nie, niedźwiedź przyjdzie. Zresztą było mówione, że mogę w niego strzelać i wtedy go odstraszę. Więc coś czuję, że niedźwiedź kurde przyjdzie w końcu. Tam jest też tusza jelenia, ale no mamy jedzenia mega dużo, więc nie zatrzymuję się nawet. Przyjdzie niedźwiedź, a ja chłopy będę miał co? Pogłaskam go czym? Nożem? Więc no, trzeba tutaj uważać. Tu możemy teoretycznie... A wow, gryzę się więzor, no. Możemy tu teoretycznie postawić pułapkę na tego. Na królosy. Może się jakiś gagatek złapie. Survival. Sidła.
Dobra, postaw. Może któryś wejdzie w te sidła. Ciekawe niby jak te sidła, na jakiej zasadzie te sidła mają działać, bo ja nie rozumiem. Znaczy, chyba tak, że jeżeli on spróbuje przez to przejść, to wydaje mi się, że ta lina, ona się zaciśnie i on nie będzie mógł się wydostać. Mimo cokolwiek będzie chciał zrobić, nie będzie mógł się wydostać. I chyba tak, na takiej zasadzie to tutaj działa. Nie wiem, ekspertem w zastawianiu pułapek nie jestem. Szczególnie na zwierzęta. Ja tu umiem zastawić pułapkę na marchewkę. Ale kiedyś oglądałem Beara Gryllsa, nigdy nie wytłumaczył mi skurwibąg. Jak to działa. Wytłumaczył mi, jak pozyskać wodę z łajna wielbłąda, ale nie powiedział niestety, jak złapać królika, gdybyśmy niestety się kiedyś zgubili. Czekajcie, muszę sobie wziąć tapsa na gardło, bo mnie napierdala. Najpierw woda. Dobra, chyba idziemy w dobrą stronę. Teraz powinniśmy być tutaj na miejscu. Głodek nam dość mocno tutaj schodzi. A i teraz pewnie jeszcze będę seplenił 3 razy bardziej niż zazwyczaj. Przez to, że mam tą tabletkę, także wybaczcie. Ja normalnie już gadam jak... Trochę jak XQC on zawsze, na przykład jak pierwszy raz oglądałem XQC, nie pamiętam kiedy to było, ale pewnie 3 lata temu. Zielonego pojęcia nie miałem co ten ziomuś gada, nie? Ja mówię, co? A dopiero jak go poglądasz troszeczkę dłużej, dałż mu chwilę czasu, to zrozumiesz co on w ogóle gada, chłopie. To jest dopiero. I mimo tego, że gada jak taki przygłup i nikt go nie rozumie, to mimo tego mógł stać się jednym z największych streamerów na tej platformie, na platformie Twitch. Jednym z najlepiej zarabiających ludzi generalnie w sumie na świecie, nie? Znaczy, no nie robi jakichś miliardów jak Elon Musk, nie? Ale no... miliony sobie trzepie, więc chyba gituwa. I teraz jest pytanie, czy my mamy iść tam? Czy mamy iść tam? To jest pytanie tak zwane dobre. Bardzo dobre. Bo nie chciałbym iść w złe miejsce. No, wydaje mi się... zapsi. O kurwa, widzowie, sora. Wydaje mi się, że możemy spróbować wejść po tym drzewie, ale raczej nam to nie wyjdzie. Tanie, dobra, dołem idziemy. O kurde, ale to były mocne psiknięcia. Zawsze jak jem coś z miętą, to mi się chce psiknąć. Bo tak mięta przeczyszcza mega taka mocno. A te tapsy na ból gardła są mega miętowe. Widzę cię, gnoju. Wypierdalasz. To nie są flary, użyłem. No ale jednak broń Givera daje taką poczucie władzy. Że mogę mu pierdolnąć i jest gituwa, nie? Zobaczymy, czy na nie też działają flary. Co tam, gnoju? Syru! Aha, rozumiem przesłanie. Czyli nie działają. No dobra. To miejmy za to nadzieję, że w tej chatce tutaj znajdziemy masę broni. I masę amunicji do różnego rodzaju broni, bo jeżeli nie... No to mamy trochę przewalone. Ja mam ogólnie mega dużo mięsa przy sobie i mega śmierdzę tym mięsem. Trzeba jak najszybciej je pozjadać, to mięso. Albo powyrzucać nawet.
Ja będę każdego wilka, kurwa, tak przysiągał do siebie. No to daleko nie zajedziemy, nie? Zaraz mi się amunicja skończy. No już widzę, kolejny biegnie. Może mi się uda zdążyć do domku. No zostaw mierzyć, no. Ale chuj jest, nie? I tam kolejny już biegnie z tyłu, nie? Znowu lag. Dobra, wracamy, wracamy. Nie wiem, kurde, o co chodzi. Czyli czemu to tak laguje, ale... Siema, ty spierdalasz? Spierdalasz, to spierdalaj. Wow. This must have been really nice once upon a time. Nie wiem, czemu tak laguje, nie wiem. Będzie trzeba tutaj komputer sprawdzić, a przynajmniej go zresetować. Coś tu jest, kurde, niegrane. Może dysk, jakby mi się kończy miejsce na dysku, więc może dlatego. No chyba cię pojebało, gościu. Pogrzało? Chyba ostro. No ale jest problem, ty, bo ja mam 4 martwe ciała wilków, ale nie mogę sobie nawet mięsa pozbierać z nich. Zobaczmy, co jest w ogóle z tyłu tutaj. Albo na ten widok zobaczmy najpierw. No wygląda na ładną chatę. Pytanie, czy ktoś tu mieszka. Poka widok. No powiem wam szczerze, że jakby to nie była gra komputerowa, tylko tak na real. Kurde, to pewnie można się zakochać w takim widoku. To prawda. Wychodzisz, chłopie, sobie na tego popatrzeć i od się kręca. Pewnie zajebiście fest. Dobra, co to jest? To jest taczka. Tak zwana. Raczej nam się nie przyda. Tam są samochody. Sprawdzimy później. Chodźmy na razie do domu. Czy ktoś jest w środku? A my nie przejmujemy się, czy ktoś jest tu w środku, czy nie? Ale chyba wygląda na opuszczone miejsce. Elo, halo. Nie no, chyba nikogo nie ma. Tu są jakieś schody na górę, ale dziwne schody. Jakie dziwne schody. Dobra, możemy kilka tych robić naraz. I o, cię kręca, 15 naraz tych możemy robić. Mięs i tak dalej, ja cię kręca, dobra, już mi się to podoba, nie? Jeszcze tu możemy przy kominku robić, jak tu jest farma robiona, nie? I jest tu jakieś żarcie, jakiś królik. Dobra, wygląda w sumie, jakby ktoś tu mieszkał. Co się stało? Co? Co się wydarzyło? Ja przypadkiem klikłem F6, a F6 wczytuje gierkę? Mam taką wrażenie, że tak właśnie się stało. Ty nie, to tutaj się wchodzi na schody, a to tutaj to co się robi? O kurwa, schodzi do piwnicy, tak? Nigdy nie nienawidziłem piwnic. Morris? Jebać. Kto dzwoni? Ty dzwonisz, halo? Kerni, Jadwiga, Lipinki, Łużyckie. Latarka, gdzie tu ktoś dzwoni, kurwa, do mnie? Nie mogę tu odebrać. Dobra, no są tu jakieś zajebiste rzeczy, ale... Ja przede wszystkim pociski do karabinu, to bez dwóch zdań. A reszta, szczerze mówiąc, to mnie nawet nie interesuje. Dobra, ja bym chciał telefon odebrać. Halo? A to jest, kurwa, oszukaństwo, nie? Dzwoni za ściany, chłopie. A specjalnie tak zrobić, że wchodzisz do piwnicy i dzwoni. Chuje. Cicho? A i teraz przestał, tak? A tu jest budka telefoniczka. Halo? No, ciekawe, że teraz nikt nie dzwoni. Halo?
Dobry. I to jak się przestaje odzywać i zaczynam taki rzadki komentarz rzucać, to znaczy, że się boję. Zazwyczaj tak jest, że faktycznie jeżeli przestaje komentować, to... Zaciskam zęby. Raca weźmiemy, pocisk też weźmiemy. Te pociski do karabinu to jest tylko to, co potrzebujemy. No mam z 15 takich, nie, akurat mi się nie przyda. W tym momencie. Dobra, szukamy tej włóczni, prawda? No właśnie, włócznia trzeba znaleźć. Tak zwanym dzidę. Nie no, coś czuję, że my tutaj spotkamy zioma zaraz, nie? Amo do karabinu. Tu przyjdzie ziomuś i on powie, co zrobił z tą włócznią, nie? Bo my tutaj chyba nie znajdziemy tej włóczni. Teraz jak zejdzie, to się odpali cutscenka, bo wiem. Jak coś, to naprawdę nie grałem ani nie widziałem tej sceny. To jest moje przeczucie po prostu. Giga genialne, zobaczycie. No bo tutaj nie ma tej włóczni. Jednak w starej traperskiej legendzie może kryć się tak. Nie widzę przynajmniej. Tutaj też raczej nie było, no nie? Bym widział. Cutscenka, ktoś wróci do domu, stary. Mówię wam, będzie cutscenka. Historia upadku, część trzecia. No nie ma tutaj niestety tej włóczni. Przynajmniej jej tutaj nie widzę. A jest, na kominku, dobra. Damn. Looks like one little detail got missed in the trapper's legend of the old bear. The spear didn't survive the fight. Must be something I can use to fix it in that old machine shed. Napraw uszkodzoną włócznię w piecu hutniczym? To jest ten piec? Wygląda jak piec hutniczy w istocie. Ale nie wiem, czy nie mam paliwa, ty. To jest piec hutniczy? Ziomo! I jak wygląda piec hutniczy? I czemu mam tyle jedzenia? Ja pierdolę, czekaj, trzeba to porąbać wszystko. Dobra, widzowie, teraz będzie zabawnie, mówię wam. Musimy to porąbać, żeby mieć z czego odpalić tutaj, rozpalić ogień. Dobra, może być ten katalizator, czemu by nie? Niech to się szybciutko tutaj odpali, bo mi się nie chce czekać. 95% na odpalenie przecież było. Patrzcie. Znowu. Ta gra mnie skamuje na procenty, nie? Dobra. Dorzucam wszystko na 17 godzin, jak tu się pali. I chciałbym tak, przygotować posiłek. Mięso. Jeden. Mięso. Dwa. Mięso. Trzy. Mięso. Cztery. Mamy coś jeszcze? Jakieś mięso? Pięć? Nie ma mięsa, pięć. Dobra. Chciałbym porąbać wszystkie te deski. Cały... Tutaj będzie na wale tyle tu drewna, widzowie, do tego pieca. Że tu się przysięgam, będzie 14 godzin paliło. 14 godzin, 4 dni będzie się pajczyło, non stop. A już nie mogę nawet dodać, nie? Zobaczcie, 11 godzin to jest... max. Dobra, zjedz od razu. To mięso. Tutaj też się zrobiło, zjedz od razu. A, bo tym większa temperatura, tym szybciej się robi. Przecież to 5 sekund się zrobiło. O kurde. Nie mogę nic więcej zjeść, no racja. Dobra, piec hutniczy. Kurwa, no jestem przeciążony, no. To co ja mam powyrzucać? No już wszystko wyrzuciłem, co mogłem, panie gro. Moje ciuchy ważą więcej niż ja mam na sobie pewnie. Zardzewniała puszka brzoskwi. Mogę się zatruć co najwyżej nimi. Wypierdupcaj. Tą wodę wywalić? No możemy... Nie wiem, kurde. Mega mnie wkurza, że tylko tyle mogę rzeczy nosić. Za wypierdolę wszystkie te jedzenie i tu zostanie to, nie? To już mnie wkurzyła ta gra. Naprawdę, zaraz będę po prostu jeść surowe mięso.
Jak Bear Grylls, chłopie. Gdzie jest piec hutniczy? Piec hutniczy? Gdzie oni tu niby piec hutniczy widzieli? Chyba, że nie tu widzieli. A, nie tu widzieli. No, oczywiście, że nie tu. Czyli muszę się cofać tą całą podróż, co? Możesz to użyć, ale chyba tylko, żeby do pieca dodać. Kartka z mapą leśnych głosów. Spotkamy się przy opuszczonej leśniczówce na obrzeżach parku. Spójrzmy na GPS. Musimy powstrzymać tych z korporacji. Lina wspinaczkowa. Nie wyrobię zaraz. Skrytka leśnych głosów. Wyjebane w te skrytki. Dobra, no to co? Przeszukamy wszystko, co tu jest. I teraz naprawdę zrobimy jakiś taki management EQ, żeby był zajebisty EQ było. Dobrze, te race się mega przydadzą. Nie interesuje mnie to, że ja mam jakieś fajne rzeczy, które niosę w EQ. Serio, wypierdalam to mięso całe. Wywalone mam w to. Bo jak ja mam tak chodzić jak teraz, to mi się nie chce już żyć, naprawdę. Za długo tak chodzę. Całą gierkę. Latarka? O. Okej, nic ciekawego się nie wydarzyło, to nie wiem po co taka scenka. Pokaż. Czerpana bateria. Ciekawe. Katalizator. Dobra, dobra. Masło orzechowe. Królik, masło orzechowe. Na razie pozbierajmy wszystko do EQ. I zaraz sobie to przesegregujemy. Mogę strzelić w sumie w środku? Dobra, nie chcę marnować strzału. Dobra. I teraz ta. Wodę mamy. Dobra, trzeba w ogóle segregacja, tak, segregacja najważniejsza. Batoniki zostają, mało ważą, dużo dają. Zepsuty królik upuść, nie będziemy tego jedli. Te wszystkie mięso, świeże mięsa wilka wypierdalam. Kawy. Kawy to trzeba narobić. Zdecydowanie tak. Weźmy te puszeczki i poróbmy mega dużo kaw. Dlaczego? Ponieważ kawy się najzwyczajniej w świecie przydadzą bardziej niż jej woda, bo odnawiałem też nam spanie i nie będę musiał spać. Nie będę musiał tym martwić się. Potrzebuję do tego wody, a wygląda na to, że nie mam wody, co ciekawe. No tak, zostawiłem pewnie ją na dole chyba, z tego co kojarzę. Aby gdzieś tutaj ją położyłem? Gdzieś położyłem chyba wodę. No dobra. W każdym razie to najpierw przygotujmy wodę. Przygotuj posiłek. Jedna godzinka, no dobra, tutaj cyk, przygotuj posiłek. Przygotuj posiłek. A jest tu łóżko do spania? Chyba było do góry, co? Nie przygotuj posiłek, tylko przygotuj wodę. Dobra, do pieca mogę coś dodać? Nie mam nawet rzeczy, które mógłbym dodać do pieca. I teraz tak. I teraz zrobię management i widzimy się za chwilę, bo to będzie masakra. Dobra widzowie, jestem najedzony, ze sobą mam tylko i wyłącznie najpotrzebniejsze rzeczy. No, czyli głównie jedzenie i narobiłem masę kaw, tak że będziemy nie spali kurwa 8 dni, będzie dobrze. Wracamy. No i przed nami pewnie sporo wilków, więc... Ale nie mam przy sobie chyba za bardzo mięsa ogólnie. Więc chyba nie będą mnie gonić też tak mocno. Tak, w ogóle nie wydajemy jakby zapachu. Dla wilków. Więc git. Kurde, strasznie tu. Dobra, pokaz, czy tu nie ma nic ciekawego. Nie ma. Opuść pojazd? Tak, nie chcę mi się nawet patrzeć do tych... Nie wiem, jak to się nazywa, tych przeciwsłonecznego gówna.
Tam zazwyczaj nic nie było, więc wątpię, żeby coś było tutaj akurat. No i co, idziemy. Wilki nas już tak często atakować nie będą. Tym razem przejdziemy sobie tą całą drogę w nocy. No, że... A nie mogę biec? No nie mogę, kurde. Ty wiecie co, to ja bym wyrzucił wodę jeszcze. Tak, żebym tylko mógł biec. Upuść wodę, upuść wszystko. Chyba jeszcze nie upuściłem, wydaje mi się, drewna, które potencjalnie miałem. A nie, wywaliłem. Dobra, suszona skóra też wywal. Dobra, no mam wszystko, co jest najpotrzebniejsze. Tak szczerze mówiąc. I reszta rzeczy jest bardzo turbo istotna. Chciałbym wyczyścić tego. A to później sobie poczyścimy broń. Dobra, tam wilk po lewej stronie. Świeci się jak psu jajca. To ciekawe określenie, zwłaszcza, że wilk to psowy. Należy pewnie do rodziny psowatej. No to lecimy, a tutaj czemu jest takie światło zielone? Kurde, fajna ta giera. Tylko nie wiem, czy... Wydaje mi się, że trochę bez sensu was wziąłem na tą wyprawę tam z powrotem. Mogę tam po prostu udać się z buta bez was. To chyba będzie w miarę nudne, ale i tak wam wycinam większość nudnego kontentu. Faktycznie, jak się tak naprawdę nic a nic nie dzieje, to wam to wycinam. Wiecie co, ja bym chętnie sprawdził, czy strzelając do tej lampy jestem w stanie ją zniszczyć. Ale powstrzymam się, zważywszy, że mamy 25 amunicji. To niedużo. A tutaj niestety te wilki lubią mnie tutaj przeatakować, więc... Raczej odpuszczę sobie na razie. A jeszcze tutaj niedźwiedź jest. Najgorsze, że niedźwiedź nie świeci się jak... No się mega nie świeci, więc ciężko będzie go w nocy zauważyć. Że już taki potencjalny atak niedźwiedziowy zostanie na nas tutaj przeprowadzony. Ja mam nadzieję, że ja mam tą dzidę przy sobie, bo tutaj nie widać. W eku jej jakby nie mam, ale... Była cutscenka, także chyba on zabrał. Miejmy nadzieję. A weniemy sobie kawkę. Mi też by się w sumie przydała. Dobra, i mniejsze zmęczenie i możemy biec. Te chłopie cały czas na kawach będziemy tylko lecieć. Będzie dobrze. Normalnie to widzowie tak nie róbcie, bo wam serduszko wysiądzie. Chociaż no ja potrafiłem pić po 8 kaw dziennie. Kiedyś mi się zdarzyło wypić 3-4 duże tigery naraz. Te tam 750 ml albo pół litra, nie pamiętam. Chyba pół litra. A nie, 4 tigery i zapiję je jeszcze kawą. Dobrze mówię? Nie, chyba źle mówię. Nie, chyba po prostu 4 wypiłem. Naraz. No nie róbcie tak, nie, bo to jest kurwa takie głupie, że fest. Ale no ja musiałem, bo byłem w pracy. Nie miałem sił niestety, no trzeba było tutaj poświęcić swoje własne zdrowie, ale... Nigdy więcej tak nie róbcie. Ani ja tak przynajmniej nie zrobię nigdy. A wy se róbcie co chcecie, kurwa. Chcesz se wpierdalać kokainę i zapijać tigerem, a se rób co chcesz. Co jestem twoją matką. Ale ja tak już na pewno nie zrobię. Bardzo głupie to było. A najlepsze jest to, że wiecie co potem zrobiłem? Poszedłem spać, nie? Jest królas chyba złapany w pułapkę. Wypiłem 4 tigery pod rząd. I poszedłem spać, wielkie półlitrowe, na raz, praktycznie w przeciągu pół godziny i poszedłem, kurwa mać, spać. To jest jakieś niebywałe. Dobra, siema królos. Pochczam, powinna nam się misja aktywować. Aktywowała nam się misja? Tak jest. Mamy to. Dobra, i teraz musimy herbatki porobić. Gituwa. Dobra, przed siebie jakoś, tak?
przed siebie. Tutaj jest skrytka. Szczerze mówiąc, nawet mi się tam nie chce iść do tej skrytki, ale możemy w sumie pójść, no. To nie jest daleko. I zrobimy sobie dzisiaj taki troszeczkę dłuższy odcinek, bo chciałbym naprawić, zdążyć przynajmniej tutaj naprawić tą dzidę i zakończyć odcinek. Ewentualnie mogę wam skipnąć w teorii jeszcze tą drogę, co teraz wykonuję. Dobra, jeszcze 5 minut pójdziemy i jeżeli nie dotrzemy za 5 minut, to wam zatrzymię i... I będziemy się widzieć w momencie, kiedy będę naprawiał to w piecu hutniczym. Zgaduję, że piec hutniczy potrzebuje całkiem sporej ilości węgla i tak dalej, żeby to rozpalić, więc mam nadzieję, że całą ilość, która będzie nam potrzebna, ostatecznie znajdziemy w środku tego pieca. Że nam chociaż to twórcy gry załatwili. Burza, psia krew. Ciekawe, czy jak my zabijamy ogólnie te wilki, to ciekawe, czy one jakby się respią na nowo, czy jakby już są, jak są zabite, to są zabite. Ta skrytka jest gdzieś tam. Nie chce mi się iść, bo ja się ślimaczę, kurwa, jak ślimak. Nie chce mi się tam iść do tej skrytki. Te skrytki nie zawierają nic ciekawego oprócz racji żywnościowych, batonów i może ewentualnie amunicję byśmy dostali. Nie chce mi się, nie będzie tam nic ciekawego aż tak bardzo. To do nas? Nie wiem, czy to do nas. Do nas. Nie wiem skąd, niestety. Nie wiem skąd, widzę. Gleba. Aha, grało się trochę w CS-kę, co? Dobra, mogę tutaj wejść? Nie mogę, muszę znowu naokoło. Dobra, ale jeżeli będziemy musieli i tak napalić w tym piecu, to tutaj w sumie możemy pozbierać te palety i będzie gin. Ja cię kręcę, tu same ciała wilków są. Łuska karabinowa, no właśnie, zapomniałem zbierać te łuski, a z nich będzie można potencjalnie później wykonać naboje. Chociaż całkiem możliwe, że do tego czasu to już zdążę zakończyć tę giereczkę. Tu ostatnio się świeciło, widzę, że już przestało. Dobra, i walnąłbym sobie kawę. Nie. Co bym walnął? Jedzenie. Bym sobie przekąsił. Możemy te łodygi w sumie pożreć. Ciekawe, czy te łodygi naprawdę da się jeść? Jakby... To jest interesujące w sumie. Chętnie sobie o tym poczytam. Czy normalnie w Polsce też mamy, to jest normalnie trzcina i ja to mogę sobie zjeść. Pewnie nie jest to jakieś mega zdrowe ogólnie, ale możliwe, że jakby wypełnia nasz żołądek. I to by było bardzo interesujące, jeżeli to by była prawda. A w sumie pewnie mega dużo osób o tym nie wie. No ale tak oni to są napisane, mają, że jakby ta gra nie przedstawia też technik survivalowych i nie powinna być brana jako, wiadomo, przykład i tak dalej, także możliwe, że tak zrobili, żeby było łatwiej. I że możliwe, że są jadalne, ale trzeba je na przykład ugotować, o. Ale tutaj, żeby było łatwiej, to zrobili tak, że a dobra, można jeść surowe. Nie użyjesz tego. Gdzie my znajdziemy ten piec hutniczy? No bo w miejscu jesteśmy dobrym, tylko trzeba znaleźć ten piecyk. Tu jest wyjście. Gdzie jest, kurde, piec hutniczy? To jest piec hutniczy, prawda? Tak jest. Wymagana temperatura pieca 150. Zajebiście. Piece mogę tworzyć improwizowane narzędzia? Tylko ja nie mam czym to odpalić, nie mam paliwa. Ziom. Halo? To chociaż jakieś drewno tutaj porąbię. Skrzyneczkę, niech będzie.
Czy to wystarczy mi? Do rozpalenia? No, tak średnio, ale mam katalizator, więc git. Dobra, potrzebujemy 150 stopni w środku, nie mogę się ruszyć. Cutscenka. A nie, co się stało? Nie wiem, dziwne. Ale kurwa, na dworze jest dziwne. Tak, tak, a już ma 170. Ciekawe. Dobra. Co mamy zrobić w sumie? Teraz. Empra uszkodzona w włócznie. No dobra, jak? A, grot włóczni, dwa razy złom. Dobra. Na dzieciaszku widzę to zrobili. A, jak kowal normalnie, młotem. Ale jaja. Guess I can add blacksmith to my growing list of skills. No dobra, włócznie na niedźwiedzie. Let's hope I don't have to put this spear to the test. No jak tak mówisz, to pewnie będziemy musieli. Pokaż to. Improwizowany nóż możemy zrobić. Improwizowaną siekierę. Grot włóczni. No dobra, ciekawe. W sumie nożyk byśmy mogli zrobić z trzech złomu. Czemu by... No i jeszcze w dziś... Nie dość, że zatrzymałem odcinek, to jeszcze w dzisiejszym odcinku pierdział mi mikrofon, no. Nie wiem, no co z tym jest pierdzeniem. Słuchajcie, naprawię to wszystko. Wyjdźmy na zewnątrz, bo pewnie... spotkamy niedźwiedzia, tak bym szczerze mówiąc strzelał. Tędy się nie wychodzi. A mogę to normalnie jako broń używać? Tej włóczni na niedźwiedzie? Poka. Karabin? Lary? Pierdolona włócznia na niedźwiedzie. No dobra. I od się kręca, teraz to się jak wojownik czuje, nie? O kurwa, co to robi? Co ja... I od się kręca. A to nie mogę normalnie bić go, niedźwiedzia? Czyli włócznia na niedźwiedzie niestety chyba nie będzie tam działać. Tak jak myślałem, że będzie działać, czyli że... przyjdzie wilka, ja mu sru. To chyba tak nie działa, wiecie? Tak mi się wydaje. To jest takie, żeby chyba się niedźwiedź nadział na to. No dobra, to by było na tyle. Jeszcze raz dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się jutro, jak codziennie. Przepraszam za to, że mi mikrofon dzisiaj pierdział. No i nie wiem, co się dzieje z tym mikrofonem. Spróbuję to ogarnąć na następne odcinki. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć. Do widzowie.